radości pod Warszawą. To się zaczęło 11 lat temu. Później były dwie, trzy. Niektóre grupy się nie utrzymywały. No była taka tam pod Bolesławcem grupa. Nie utrzymała się dlatego, że była straszna płynność. To, co my robimy, to jednak informacyjnie jest to zawartość regularnych studiów nowoczesnych. Formy są, powiedzmy, luźne, ale naszym organizatorem jest informacja, tak bym powiedział. Naszym organizatorem, naszym rektorem jest informacja. To źródło oczywiście oprócz nie mamy. Innych też, inne osobowe źródła informacji, mam nadzieję, że takie no bezcenne źródło w postaci siostry Michaeli tutaj do nas dotrze jutro prawdopodobnie. Jest dr Brzeski, znakomity specjalista od wojny informacyjnej. Od historii i aktualnej sytuacji wojny informacyjnej. Był wiele lat w Zjednoczonym Królestwie, w Wielkiej Brytanii, etc., etc. Jeździ na różne konferencje naukowe historyków wywiadu na przykład. Gdzie się kończy historia wywiadu, a zaczyna współczesność, tego nikt nie wie, bo to jest wszystko. No czas płynie, Pantarei. Jak Lubowiacy mówili, Pantarei, nic się nie dzieje. No i proszę was, później tych grup było coraz więcej. W tej chwili, mimo że jedną żeśmy musieli zawiesić, no bo słuchajcie, była taka płynność, że ja musiałem coraz, jak mówią Ukraińcy, witknięcia wszystko powtarzać. No to w końcu mnie to, no już uznaliśmy, że szkoda naszego czasu, jak inne grupy powstawały, gdzie frekwencja była regularna. No i proszę was, ale z tej grupy jest korzyść. Dlatego, że taki syntetyczny wykład na temat podstaw nacjokratyzmu, który zrobiłem, no bo większość akurat obecnych to byli nowi, więc musiałem od początku zrobić takie streszczenie i to ktoś puścił YouTube i to tam jest. I tam ja jestem zadowolony z tego, bo oddaję istotę rzeczy. Także z tamtej grupy też jest pożytek i to informacyjno, powiedzmy, internetowe. Oczywiście u nas wstęp jest wolny, każdy może przyjść. Jak chce, to się przedstawia, jak nie chce, to nie. Dla mnie człowiek jest ważny, a nie tego beczka, czy personalia, czy metryka. A to, co się ma nauczyć, to tu się będzie uczył. Uczelnie dają tak starszoświecki materiał, że ja nawet bardzo lubię ludzi, którzy nawet matury nie mają. Bo wtedy od początku to wszystko opanują, nie mają żadnych skojarzeń. Na pytanie, stali uczestnicy wiedzą, ale na pytanie teraz mi ktoś mówi, no dobrze, jak panu jakieś służby agentów podeślą, ja mówię, to bardzo dobrze. A jak się taki agent przedstawi, to specjalnie dla niego jakiś temat dobiorę, żeby go zainteresował. No, ale mówię, to nie chodzą. Na początku to przed wyborami jacyś tacy przychodzili, co po wyborach znikali, więc to prawdopodobnie kazano im śledzić politykę, nie chcemy angażować, a ja do żadnych partii nie należę, a jeżeli o polityce mówię, to tylko jako przykłady procesów sterowania, a nie w tym sensie, żeby się w to mieszać. Jak długo nie będzie wyszkolonych kadr, to jest jego robota, najdelikatniej mówiąc, albo robota na rzecz ludzi, na których nie chciałbym pracować. I wam też poradzą. Ale jak ktoś chce, to może się mieszać w politykę, wykorzystując tą wiedzę. Nie mamy żadnych przeciwwskazań. Partia, no z wszystkich partii. Jakby jakieś partie zamówiły u mnie takie zajęcia, proszę bardzo. Tylko od partii to już bym wziął pieniądze, bo oni mają tych pieniędzy dość. I na żadnej z obecnych partii nie popieram. Gdybym popierał, to bym też społecznie robił takie zajęcia, ale ponieważ żadne nie popieram, to u nich
za pieniądze i dostaliby taki pakiet popularny. Na zasadzie, że bardziej skomplikowanego nie byliby w stanie przyswoić sobie po prostu. No więc proszę Państwa, nie ze złośliwości wydaje, tylko jako stary węfer. Więc proszę Państwa, w tej chwili mamy 11 grup, przy czym dwie są tu w ludzkiej woli. To już chwała kolegom i koleżankom tutaj. Jedna z Łodzi, która jest klonem grupy Zuńsko-Wolskiej, oczywiście. No więc proszę Was, ponieważ u nas wszystko jest jawne w internecie, przecież wykłady można nagrywać, pozwalam bezpłatnie wpuszczać w internet w całości, w częściach, no tylko oczywiście prawa autorskie, żeby ktoś nie zrobił plagiatu, jak ktoś mi jako swoje puścił, no ale jak jest nagranie z wizją, to plagiat nie wchodzi grę. Nagranie głosu, no to można by jakieś tam robić. No znam takiego jednego aktora habilitowanego, profesora dwóch uczelni, który pan proszył moje teksty, cytował, krytykował, ale autora nie podał. Czyli tak ja co robię, ale odpuściłem. I nawet nazwiska nie wymieniam. Kto wie, to wie, kto nie wie, to nie wie. Nie. Nam chodzi o ogólne prawidłowości, a nie o piętnowanie kogokolwiek. Proszę Was, więc to jest taka sprawa. Więc tu mamy Luisa Wola. Oprócz tego, we Wrocławiu jest grupa, która regularnie działa od pewnego czasu. No ta z Bolesławca to po prostu przekierowaliśmy tych na Wrocław. Ale mam to stradowe piękne połączenie. Może sobie tam każdy z nich w półtorej godziny dotrzeć do Wrocławia. Później była jedna grupa w Gliwicach, która po prostu uschła. Frekwencja była taka mała, że przestaliśmy tam dojeżdżać, ale no to wyjątkowa sytuacja. Poza tym mamy Kalwarię Zebrzydowską, tu właśnie panowie są, Jarosław, grupa jarosławska, może ktoś dojedzie. Mamy oprócz warszawskiej w Sokołowie Podlaskim, no jak już tutaj wszyscy wiedzą, Suwałka. Jest w Olsztynie, z której akurat dzisiaj nikt nie dojechał. Właśnie koleżanka przyjechała. Przyjechała? No zaraz tak. A to bardzo się cieszę. To nas poprawię statystykę, bo w notesiku musi być porządek w sensie cyfr. Oczywiście. Jeszcze dwa dni temu z kimś pisałem, z którym mówi, że chyba się wybiera. No to będzie. No to już 20 osób. No, to już jest prawie według przedwojennych standardów, bo jestem człowiekiem przedwojennym, prawie pluton kawaleryjski. Bo pluton kawalerii miał 4 sekcje po 6 ławów, czyli 24 ławów. W piechocie miał 31 sztuk. No 4 plutony to był szwadron. 100 plus tam. Poczet dowódcy stadronu, coś jeszcze, ponad stu, stany pokojowe. I tu mamy już prawie pluton kawaleryjski. Słuchajcie, więc wracając do sprawy, oprócz dalej, Olsztyn, Poznań, no i Łódź. Liczymy na Bydgoszcz. No ale tu jest jedna sprawa. Mianowicie od tych grup seminaryjnych tylko jedną rzecz prosimy w imieniu osobowych źródeł informacji. Taki tytuł nam przysługuje zamiast Produrhab in Szkolscher tu. U nas jest po prostu OSI i koniec. Więc proszę Was, no bo są rzeczowe źródła informacji osobowe. My jesteśmy osobowymi. No chyba, że nas ktoś instrumentalnie potraktuje, to wtedy rzeczowe źródła. W każdym razie, proszę Państwa, prosimy zawsze, żeby te grupy pokryły koszty podróży. Bez jedzenia. Czyli za... Ale staramy się to tak łączyć, że jak jadę, to już w Poznaniu,
Poznania się zapewnili tylko bilet mi kolejowy do Poznania. Wrócili za bilet, kolega mnie. O, witamy, witamy. Witamy. Prosimy o przedstawienie. I skąd? Z Olsztyna. Olsztyna, no to już mamy. Znaczy, po europejsku trzeba powiedzieć ich bin von Urdeutsche Stadt Allenstein. Nie, to się prawidłowo mówię. Proszę mnie poprawić, bo staramy się uczyć eurojęzyka. Ja nawet, proszę pani, ułożyłem chyba nie europejskie, ale to już w części artystycznej. Przy ognisku. Tak. Jutro. A może nawet, ale już nie chcę być aż taki bardzo nadrożny. W każdym razie, słuchajcie, tutaj, no oczywiście na tą grupę są mniejsze koszty podróży. Róż tylko do Warszawy jakoś tam, żebyście mnie odstawimy. Tak jest. No bo jak mówił towarzysz Szydlak, no nie śmiejcie się towarzysze, dla takiego emeryta to jest duża suma. Takie 91 zł za bilet Warszawa, Poznań na przykład, no tak, ja nie mam żadnych zniesień już. No więc słuchajcie, w grupie jest 11, no i cieszy nas, że przyjechało, w tej chwili mamy 20 osób obecnych. I temat jest niekursowy, bo na wszystkich grupach myśmy już ostatnie zajęcia tego roku akademickiego mieli. No już o programie nie będę mówił, bo to już za długo by trwało. Kto jest, się interesuje, to służę już przy ognisku, czy gdzie tam idzie. Proszę Państwa, sprawa wygląda w ten sposób, że na nasze spotkanie dzisiejsze koledzy zamówili temat. To jest temat na obstawionek pozakursowy. No i może kolega powie jako świadek, jaki zamówił, tak. Żeby nie podejrzewał manipulacji. Także przestrzeń nie będzie takiego znaczenia z wykładów na temat cybernetycznej analizy walki. Jeszcze raz. Cybernetyczna analiza walki. Informacyjnej, energetycznej, czyli tak. Tej militarnej, tradycyjnej nie będziemy mówić. Cybernetyczna analiza walki. Walki informacyjnej. Tak, tak, to jest ciężkie, więc nie chodzimy. Bardzo dobrze. Proszę Państwa, macie tutaj, no zacznę ten temat dzisiaj i później będę dalej go patroszył. Ten temat też był trochę omawiany w zeszłym roku. Ja bym prosił, żeby podniosły rękę te osoby, które słyszały mój wykład na tym zjeździe. No to najpierw było w Suwałkach, potem Smolana. To kto był? Raz. Dwie osoby, tak? No. Aha, no to znaczy, że... To jaki był temat? Ten właśnie? Bardzo zbliżony. To znaczy, ściśle mówiąc, ponieważ zbliżały się wybory, w związku z czym zaproponowałem temat, tam ja zaproponowałem, o ile mnie pamięć nie myli, temat socjotechnika propagandy. I dałem zadanie seminarzystom, oczywiście jak ktoś działał w jakiejś partii, wszystko jedno w jakiej, bo reprezentujemy całkowicie otwartą postawę, to mógł sobie to wykorzystać, a jak nie, to nie, to jego sprawa. Ale zadanie polegało na tym, żeby każdy obserwował, jakie chwyty socjotechniczne, które ja omawiałem, będą stosowane w kampanii wyborczej. Zeszłorocznej. A położyłem szczególny nacisk na analizę chwytów socjotechniki hitlerowskiej. Mówię, słuchajcie, wszyscy potępiają ten hitleryzm, plują na niego, no i słusznie, nie mam tu żadnych zastrzeżeń, ale zobaczcie, jak
szeroko wykorzystują te chwyty, nie przyznając się do tego. Czyli to jest plagiat. No, jak wykorzystuję jakiś chwyt, to powinienem powiedzieć, że to nie ja wymyśliłem. No po pierwsze powinien powiedzieć, że stosuję określony chwyt. To, co ja teraz robię, to jest chwyt tam numer 5, powiedzmy z naszego wykazu. Dziś będę z numerami podawał. A po drugie, czy ja go wymyśliłem, czy ktoś go wymyślił. A tu wymyślił taki Hitler albo Goebbels, a te bestie stosują i się do tego nie przyznają. No to jest normalny plagiat. Przepraszam bardzo, ale każdy człowiek, nawet największy przestępca, ma prawo do swoich praw autorskich, nie? Ale czy... Nie można było tak, że to, jak mi złodziej ukradł coś, to ja jemu odkradnę. To ja też będę przestępcą. Tak, ale w tym przypadku może być też nieświadome stosowanie. Oczywiście, tak jest. Oficer śledczy mówi, tak, tak, wszyscy przestępcy nieświadomi. To jest, to może tak być. Może, ale nie musi. Ale wie pan, jak to się nazywa w języku walki informacyjnej? To się wtedy jest kapturowym agentem po prostu. Taki termin funkcjonuje w tej profesji. I proszę was, no kapturowy agent to może więcej zrobić jak świadomy. On nie ma ograniczeń żadnych, nie boi się zdemaskowania i idzie jak torpeda. Torpeda też nie ma. Wykorzystanie z mądrości tego pokolenia. Słucham? No właśnie, dlatego nas odcięto od mądrości, czyli od wiedzy przedwojennej naszej nauki, żebyśmy z niej nie korzystali. I to, co jest najbardziej wartościowe z punktu widzenia społeczno-sterowniczego, to właśnie ucięto. Jak ja mówię, najważniejsze w każdym takim tekście to jest to, co to ucięto. Czego brakuje? To jeszcze dopowiem, że to wcale się nie skończyło, to ucinanie. Nie, nie. Dalej. Teraz historia jest odcinana w szkołach coraz więcej. No tak, ale to święta prawda, proszę pana. Tylko jak ja widzę całkiem słuszne protesty różnych naukowców przeciwko temu, to ja mówię, a gdzie byście byli przedtem? Coście spali? I dopiero teraz się zorientowali. Ten proces trwa od 1948 roku. Ja go obserwowałem świadomie co najmniej od lat 50. No już jestem w tym wieku. A częściowo próbowałem organizować samorządę społeczną przeciwko temu w postaci różnych takich szkoleń. Przy czym w tamtych czasach ponurych, słusznie minionych, no to były różne utrudnienia, no bo za to siedzieć i też jakiś tam czas siedziałem. A teraz mogę takie rzeczy robić, tylko jest mało chętnych. W ogóle nie tak dawno pewien historyk mi powiedział, że od niedługich roczników ma być tylko nauczane w szkołach. Znaczy od niedługo idących do szkoły ma być od 18 roku zwyżki koniecznie historii. Taką historię, jak w tej wersji, jak teraz podają, to ja za tym nie płaczę. Niech ucinają. My tu podajemy też elementy historii, ale tylko te, które mają wartość społeczno-sterowniczą. To znaczy mogą pomagać w podejmowaniu decyzji, a nie tylko do konwersacji w salonie. Ja wiecie, że powstała nowa metoda predykatów multiplikatywnych, a nie, nie wiedziałem, a ja wiem. No i co z tego wynika? No to mogą być predykaty, postdykaty, albo dykaty po prostu. Dukaty, złote polskie, przedwojenne, ale to tyle tego. Mazur, nasz prekursor, a zarazem główny twórca polskiej szkoły cybernetycznej, napisał bardzo ciekawy artykuł w 70. latach na temat naszego systemu szkolnego, ówczesnego. I wydrukowano go tu w Kulturze Warszawskiej, nie mylić z paryską. No i stwierdził rzecz istotną. Młody człowiek w trakcie swojej edukacji w szkole podstawowej, średniej, a nawet i wyższej, z wyjątkiem specjalnych kierunków jak medycyna, czy powiedzmy
ścisłych. No jakieś tam, no właściwie nawet nie wszystkie ścisłe, techniczne. To dostaje wiedzę bezużyteczną do podejmowania jakichkolwiek decyzji. A młody człowiek w życiu musi w końcu podjąć dwie zasadnicze, co najmniej dwie decyzje. Po pierwsze, wybór zawodu, a z tym się łączy wybór kierunku edukacji. Szkoła mu nie dopomoże w najmniejszym stopniu. Wszystkie przedmioty są równie ważne, każda bliszka swój ogon chwali i wobec tego ten uczeń musi wszystko planować. Musi być seznajką. Bo taki był seznajką każdej wsi, co miał krew puszczać, pijawki, stale strzyk golił, zęby wyrywał. No to takich nasze szkoły wypuszczają, tylko w sensie informacyjnym oczywiście, nie bioenergetycznym. Czyli uczeń musi tą decyzję podjąć w ciemno, na własną odpowiedzialność, a najczęściej pod naciskiem rodziny, która niekoniecznie potrafi wyczuć strukturę talentów. No zresztą do takich celów została opracowana socjocybernetyczna teoria norm społecznych i motywacji. Ale to już na bazie Mazura później ja zrobiłem z testami i tak dalej. Ale tego nie publikuję, tych testów. Jakby fuszerzy się za to wzięli, to test nie jest najważniejszy. Najważniejsza jest interpretacja wyników. A po to trzeba studiować tutaj. No to zresztą każdy tradycyjny psycholog o tym wie i może potwierdzić. Druga sprawa. Podstawowa decyzja, jaką młody człowiek będzie musiał ewentualnie, jeśli się na to zdecyduje, a większość się decyduje, to wybór współmałżonka czy współmałżonki. Teraz się to nazywa partnera, ale ja obstaję przy tym tradycyjnym słownictwie jednak i proponuję, żeby to nazywać nie żadne związki partnerskie, tylko tak, powiedzmy mąż czy żona. Pełnoetatowa, półetacie, dochodząca na pracach zleconych, ale żona i mąż. A nie jaki partner, bo partner to przy bridżu, prawda? I co rozdanie, to może się zmieniać. No co robię, przepraszam, to się partner zmienia. Proszę was, szkoła, ani żadna uczelnia, z wyjątkiem niektórych kierunków studiów, no takie jak psychologia właśnie, pedagogika, nie dostarczy młodemu człowiekowi żadnych informacji użytecznych przy podejmowaniu takiej decyzji. Jeżeli ktoś w szkole czy na studiach uzyskał takie informacje, to proszę stać się dla mnie osobowym źródłem informacji i mnie doinformować. To tak czasem nie. Długie lata w okresie PRL-u tego typu wiedzę dostarczały katolickie uczelnie, które bazowały na dobrej przedwojennej psychologii, a nie tej współcześniackiej. No, na przykład używały, a już nie będę wnikał w szczegóły, ale KUL, Akademia Teologii Katolickiej, która powstała na bazie dwóch fakultetów teologii z Uniwersytetu Warszawskiego i Jagiellońskiego, wypuszczała pierwszorzędnych psychologów. No i oczywiście seminaria duchowne uczyły porządnej psychologii. I dlatego na przykład jak przychodnie, tak poradnie psychologiczne chciały porządnych psychologów, to się ubiegało o takich po KUL-u albo po ATK. To wiem z frontu, że tak powiem, operacyjnego, bo Mazur miał styk z psychologami, którzy mieli mu za złe wiele rzeczy, no ale też nie opowiadali wiele. No i poza tym księży na seminariach uczono użytecznej do podejmowania decyzji psychologów. No ja się śmiałem. Kto wygra starcie między partią nieboszczką a kościołem? Czy ksiądz, który ma porządne przygotowanie psychologiczne, czy towarzysz, który ma byle jakie albo żadne.
rezultatnie każdy na siebie długo czekać i tak się zresztą stało. Ale co się stało w najjaśniejszej, tak to nazywałem, pomrocznej? Otóż proszę was, otwarto uczelnię, KUL się rozbudowała, ATK się rozrosło do Uniwersytetu imienia kardynała Wyszyńskiego. Zorganizowano tam te kierunki, których przedtem nie wolno było katolickim uczelniom mieć. Ekonomię, politologię, prawo pozakanoniczne, bo kanoniczne oczywiście było, ale inne kierunki prawa, prawo państwowe. No ale w tym wypadku mówię o psychologii. No to trzeba było obsadzić jakąś kadrą, nie? Tych kadr własnych było za mało. I zaczęto obsadzać kim? Ano tymi wykształconymi na rządowych uczelniach. I te, jakby to delikatnie nazwać, bardzo staroświeckie i słabo diagnostyczne metody, już nie wnikam w relacje tego z katolicyzmem. Nawet już to nie wchodzę, bo to dopiero by się okazało. Okropieństwo. Nie chcę już państwa depresji wędzać, bynajmniej. Więc proszę państwa, mówię tylko o stronie czysto fachowej. Te całe towarzystwo, których nie chciały przychodnie psychologiczne, a w każdym razie wolały od nich absolwentów psychologii z KUL-u czy z ATK, to towarzystwo poobsadzało. I doszło do tego, że jak się dowiedziałem, tu nie ma chyba tego kolegi, ja oczywiście nie mam pamięci do nazwisk, nie pamiętam, ale dla mnie jest ważny człowiek. A ten człowiek młody chciał wstąpić do seminarium duchownego, nie pamiętam którego, ale sądzę, że przykład był typowy. Jeżeli nie, to proszę mnie poprawić. I przy weryfikacji kandydatów do stanu duchownego wielki głos, już nie wiem czy nie decydujący, miała pani psycholog z uczelni państwowej oczywiście, nie z KUL-u czy nie z ATK. No to już nie księża decydują, kto się nadaje i kto ma powołanie, tylko pani psycholog, która, no mówiąc już bardzo po świecku o zawodzie księdza, to ma takie mniej więcej pojęcie jak cywile o wojsku, którzy stają na czele wojska i nigdy dyryguje. A skutki nie każą na siebie długo czekać i niestety w kościele też swoje skutki są, ale ja już nie chcę tego opisywać, bo nie o to chodzi. W każdym razie decydującą sprawą jest posiadanie, dostarczanie informacji użytecznych przy podejmowaniu decyzji. A do tego służy socjocybernetyka, psychocybernetyka, no i sprawa walki, o tym wstępie, sprawa walki, cybernetyka walki. Cybernetyka walki na naszych wojskowych uczelniach i nie tylko jest wprowadzona do programów tak zwanej wojny cybernetycznej, czyli informatycznej, czyli właściwie do automatyki i informatyki. A jak się ma informatykę, automatyka do cybernetyki ogólnej, to ja dam porównanie. Ma się mniej więcej tak jak rachunkowość księgowa do matematyki ogólnej. No liczy się, i tu się liczy, i tu się liczy. Ale to nie jest cybernetyka, bo każdy proces sterowania, który badaniem się zajmuje cybernetyka, musi mieć określony cel. Obiekt sterowania i metodę. W wypadku informatyki, w wypadku automatyki cel wprowadza człowiek. Czyli tu jest potrzebna psycho- i socjocybernetyka, a nie maszyna. Maszyna nie ma celu. Maszyna jest co najwyżej tak zwanym samosterownym systemem, a nie samodzielnym, autonomicznym. No kto słuchał wykładów z teorii Mazura, to wie, a kto nie słuchał, to usłyszy. W przyszłym roku lub w dalszym zależy, no, na którym roku naszych studiów jest i w której grupie, bo to w różnych grupach różne stopnie zaawansowania są. A
ale mniej więcej program jest ten sam, chociaż w SAD ciągle unowocześniany. Kolega, który w Poznaniu słuchał w moim wydaniu problemu teorii dowodów sądowych i naukowych, no to czytał moją metacybernetykę i odpowiedni rozdział, to zobaczył, że to już było całkiem unowocześnione, nawet w stosunku do mojej książki z 2005 roku, której zresztą pełny tekst jest dostępny za darmo w internecie na stronie Socjocybernetyka, to poznańska nasza grupa seminaryjna prowadzi. Więc proszę Was, to jest właśnie ta sprawa, że trzeba się rozwijać, nie tylko technicznie, ale również informacyjnie, przede wszystkim informacyjnie. Proszę Państwa, przechodzimy do walki. Tytuł proszę sobie tam zapisać. Na pewne rzeczy nawet dyktuję, żeby tam powiedzmy nie każdy z Was miał źródłową. Można to traktować jako mój donos, który Wam składam. Przepraszam. Założyć miteczkę, proszę. Więc słuchajcie, kolega jeszcze raz podyktuje temat. Także temat jest cybernetyczny. I proszę sobie zapisać. Cybernetyczna analiza walki informacyjnej. Tak jest. Więc proszę Państwa, walkę generalnie dzielimy na dwa rodzaje. Z grubsza. Na walkę energetyczna i walka informacyjna. Walka energetyczna według naszej definicji to jest taka walka, gdzie do niszczenia struktury przeciwnika używamy energii. Różnego rodzaju. No najstarszy to energia mięśni ludzkich albo zwierzęcych, później energia przy spalaniu prochu, później przy wybuchach różnych materiałów wybuchowych, wreszcie energia termojądrowa. I to jest ten element niszczący. Natomiast walka informacyjna to jest tego rodzaju walka, przy której do niszczenia przeciwnika używamy informacji. Jak to może być skuteczne, proszę Państwa? Przecież olbrzymie Imperium Radzieckie, które wydawało się niezwyciężone, a jak się czyta dzisiejsze niektóre opracowania dzisiejszych historyków, to mi się ciągle wydaje, że oni nadal uważają, że no Imperium Radzieckie wszystko wiedziało. Gdyby wszystko wiedziało, to by się tak nie rozleciało bez jednego wystrzału. A proszę zauważyć, że to imperium uległo właściwie likwidacji bez jednego wystrzału, bez użycia metod energetycznych. Wyłącznie metodami walki informacyjnej. Mam poważne podejrzenia, że Ruscy, nie wyłączając prezydenta Putina, który przecież był oficerem frontu informacyjnego, to podejrzewam, że oni do końca dziś nie rozumieją, na czym to polegało, chociaż wagę tematu rozumieją, bo ekscelencja Putin, już takim uszanowaniem mówię, to po prostu mówił, że największym wydarzeniem, najstraszniejszym, jak zrozumiałem, wydarzeniem XX wieku to był rozpad Imperium Radzieckiego. No, z jego punktu widzenia na pewno tak. Z ogólnego być może, ale no, to by znaczyło, że nawet pokonanie hitlerowskiej bestii miało mniejszą wagę, a to ciekawe. Bo to, ta wypowiedź implikuje takie podejście. Natomiast istotną rzeczą dla nas jest to,
że się dokonały. Bez wojny energetycznej, bez jednego wystrzału załatwiono koncertowo. Sami się załatwili. Jaką metodą? No. Państwo mają prawo zapytać, jak już poruszyłem temat. To nie uchylę się od podpowiedzi. Słuchajcie, jedną z podstawowych metod walki informacyjnej w okresie pokoju, jak powiedział jeden z szefów brytyjskich służb, a my pewnego okresu były najlepsze, czyli polskie były najlepsze. No teraz, no nie wiem jakie są najlepsze, ale są, ja mam dwa typy, niemieckie albo izraelskie. Ale do naszej dwójki przedwojennej relatywnie nie umywają się ani jedna, ani drugie. To wam powiem na uspokojenie. Ale tego nie będę uzasadniał. Kto chce, niech wierzy, kto nie chce, to nie. Kto ukończy kurs, to zrozumie sam. I no, pytanie, jakby ktoś z niemieckich służb miał się przeszkodzić? No absolutnie, nawet specjalny temat. Serię tematów mam dla naszych przyjaciół z Oderna jest przygotowana, ale po polsku. Niech się uczą polskiego. Ja nie mam talentów do języków i koniec. Jak się nauczą polskiego, to mogę im zrobić. Też u nich nie, bo ja nie lubię za daleko jeździć, którzy do Polski przyjeżdżają. No choćby na nasze seminaria. Do Allenstein. Na przykład do Allenstein. Do Allenstein. Tak, no ja. Albo Deutsche Stadt Posen. Tak, najbardziej. Chciałbym się bardzo to jest dziwne. Przecież albo proszę. Przecież jak była jakaś tam wzmianka, że polski polityk wytknął niemieckiej policji, że u nich tak kradną jakieś pojazdy, bazyroplany i tak dalej, to nie dalej jak w ciągu dwóch tygodni już tam polska delegacja jechała szkolić policjantów. No, proszę. Także... Więc słuchajcie, w walce informacyjnej niszczy się informacja. Podstawową metodą, jak stwierdził to kiedyś, bo to nie ja wymyśliłem bynajmniej, jeden z brytyjskich szefów nawet, nie tylko zarządców, ale i szefów tych służb, w czasie pokoju jest inspirowanie przeciwnika błędnych decyzji. Kapitalna sprawa. I tą metodą, najogólniej rzecz biorąc, załatwiono sojusz na Perłowo. I te wszystkie osławione metody rosyjskiego wywiadu, kontrwywiadu, policji, nie wiadomo czego, na nic się tu nie zdały. Nie wiem, czy to pan Putin to zrozumiał, ale mogę powiedzieć, że ja wcale nie jestem jakiś, broń Boże, antyrosyjski. W czasach PRL-u wydałem książkę Granice manipulacji, poświęconą metodom działania carskiego. Wolałem nie wchodzić wtedy radziańskie, ale one były takie same. Carskiej policji od Mikołaja I do Mikołaja II, czyli policji i propagandy. Ze szczególnym uwzględnieniem propagandy antypolskiej i antykatolickiej. I to wyszło w 1984 roku w nakładzie 20 tysięcy, co dowodzi, że już Polska wtedy nie była wasalem Rosji, bo gdyby była, to by tego chyba nie dopuszczono. I jak jeden stary były funkcjonariusz, jeszcze UB, a później oficer milicji, to przeczytał, to mówi, proszę pana, jak panu mogli to wydać? Przecież pan wszystkie nasze metody ujawnił. Ja mówię, to jak od czasów Mikołaja, cara, nie zrobiono żadnych postępów, to niedługo to wszystko padnie, bo Zachód ma nowocześniejsze metody, on to uznał za niestosowne dowcipy, ale po paru latach to się sprawdziło. Słuchajcie, ruskie metody i perelowskie, które były kalką ruskich. To możecie wyczytać w mojej książce Granice manipulacja i tekst jest w wersji elektronicznej dostępny. No słuchajcie, to jak na tamte czasy te ruskie służby były niezłe, ale już nie na XX wiek. A od strony zawodowej całkowicie dyskwalifikują dwie sprawy. Po pierwsze, dopuścili do rozpadu bez zajęcia przez wroga terenów własnych, do rozpadu Imperium Carskiego.
Ludendorff, który był kwatermistrzem armii cesarskiej niemieckiej, z racji tego podlegał mu wywiad, wykorzystał do tego Lenina z całym sztabem, który go przepuścił przez terytorium własne. No a z Sojuzem to trochę były bardziej skomplikowane działania, ale też chodziło o inspirowanie błędnych decyzji, ale błędnych na tamtym terenie czy tamtym typie cywilizacji. Do tego jest potrzebna znajomość nauki porównawcza cywilizacja, którą my tu omawiamy najpierw w ujęciu tradycyjnym Feniksa Konecznego, a później już socjocybernetycznym. Gdzie to się upraszcza niezwykle, nie tracąc mocy diagnostycznej. Więc to jest walka informacyjna. A w ogóle może napiszmy sobie też definicję walki. Ktoś powie, co to jest walka. W Ewangelii jest napisane. Chrystus powiedział, bojowaniem, czyli walką jest życie człowieka. Jak ktoś ucieka od walki, to ucieka od Ewangelii. To nie są żarty. Więc proszę was, co to jest walka? Cybernetyczne. Walka jest to specjalny rodzaj sterowania społecznego, którego celem jest niszczenie struktury przeciwnika. Którego celem jest niszczenie struktury przeciwnika. Używa się do tego środków energetycznych, w nawiasie walka energetyczna, albo informacyjnych, w nawiasie walka informacyjna. Albo informacyjnych. Słuchajcie, oczywiście to się opakowuje, no bardzo ładnie, serwerka czy podłodki. Mówi się, że to, co właśnie my wam tutaj rekomendujemy, to będzie reforma, bez której to w ogóle czeka was zguba. Diabli was wezmą, tego nie zrobicie. Ale no nawet się pokazuje, że proszę bardzo, takie działania u nas dają świetne rezultaty. No tak. I to jest prawda, to wcale nie musi być kłamstwo. Mało tego, to nie powinno nawet być kłamstwo, tylko tyle, że różne społeczności mają różne normotypy, zbudowane na różnych strukturach motywacji. Jak się tego nie zna, to reforma, która da zbawienne skutki w jednym kraju, może doprowadzić do likwidacji, do katastrofy kompletnej inny kraj. Na tym polega manipulacja. Prawda, że to takie proste? No, wielkie szefy Sojuszu tego jakoś nie wiedziały. Mimo, że przepraszam, ale ja opublikowałem książkę na ręce manipulacji. Mogli się przeczytać. No ale co, ich będzie palaciszka jakiś pouczał, taki mały krajek. I ta pycha nierkorowska ich doprowadziła do zguby. No, ale to już jest sprawa. Dysponuję swoją agenturą w kierownictwie przeciwnika. Nie byle gdzie. To jest najważniejsze. Może to być agentura wpływu. No więc zaraz podekstuję. Z punktu widzenia socjocybernetycznego może to być agentura i dwukropek. Mogą być różne. Oczywiście te formalne podziały, które historycy czy tam badacze
tradycyjni podają, to to dla nas jest absolutnie bezużyteczne cybernetycznie, bo to są oddziały formalne dla, na użytek ścigania przestępstw. No, tu nie chodzi o żadne ściganie przestępstw, tylko analizę sytuacji. Proszę was. Pierwsze. Agentura informacyjna. Której zadaniem jest zbieranie informacji o strukturze przeciwnika. To jest podstawowa sprawa. Informacja o strukturze przeciwnika. No jak chcemy podejmować jakiekolwiek decyzje o naszych działaniach w stosunku do przeciwnika, no w tym wypadku o działaniach ofensywnych, to musimy mieć o nim informację. Wobec tego to działamy, no jak w tej grze Ciuciu Babka. Albo to tak ruskie oficjery zabawiały się w taką grę towarzyską Kukuszka. Relacje mam nie z opowieści jakichś tam niewiadomych źródeł. Opowiadał mi to pewien oficer Ludowego Wojska Polskiego, który obył szlak od Lenino do Łaby. I tam po drodze z Radzianami się zamawiali, pili wódkę i tak dalej z sojusznikami. No i kiedyś jeden z tych wieczór był, mówi, no dawaj w Kukuszku. A w Kukuszku to polega na tym, że gasi się światło, jest ciemno i ludzie muszą wołać kuku, kuku, a jeden ma nagan i strzela tam, gdzie słyszy. Więc ponieważ ten był znajomy, wiedział, na czym gra polega, to mówi, no da, może być i w Kukuszku, tylko pomagam, żeby nie strzelać, że tylko pomagam. No, хорошо, zgodzili się polską propozycję. No i zaczęła się zabawa, skasili światło, kuku, tra, tra, i w końcu krzyk, ktoś dostał nogę. On mówi, natychmiast coś. Pani, opatrunek do sambatu, czyli do batalionu sanitarnego i dostał jeszcze order za ranę na froncie. No to było w strefie frontowej. W Kukuszku. No jeszcze gorsza gra to jest, albo inaczej dla bardziej odważnych, to jest rosyjska ruletka. Bierze się rewolwer bębenkowy, no nagan właśnie, wkłada się tylko. To zależy od wariantu. Albo najostrzejszy wariant to co drugi nabój, a mniejszy to tylko jeden, w całym bębenku. Obraca się bębenek i po kolei każdy przykłada sobie do głowy i strzela. No i albo popełni samobójstwo, albo nie. No, teraz u nas samobójstwa modne, to może to jakaś ruletka się odgrywa. No na pewno nie w Kukuszku, bo to by wtedy chyba pana, a może i w Kukuszku, czort ich tam wie. W każdym razie, proszę was, to jest taka sprawa. Jak ja czytam różne teksty ugrupowań prawicowych na temat ugrupowań lewicowych, to najczęściej uderza brak pewnych informacji o przeciwniku, świadczący o tym, że prawica nie ma żadnej agentury na lewicy. Czyli nie wie prawica, co czyni lewica, tylko zewnętrzne objawy obserwuje, nic więcej. A w drugą stronę? A w drugą stronę jest całkiem dobre rozeznanie, co świadczy o tym, że lewica ma swoje oczy i uszy, gdzie trzeba. Była skorona za granicą. Ci Moszewicze, wszystko skończyło się za granicą, to Sorbona, Massachusetts. No może tylko Sorbona. Ja nie wiem, czy na Sorbonie uczą jakieś informacje, ale nie czas tym. Mam przecenia chyba Sorbona, ale nie będzie.
że w ogóle wielu z nich się szkoliło za granicą i na wschodzie i na zachodzie. To święta prawda. I to niekoniecznie na Sorbonie. Tylko w takich ośrodkach, gdzie uczą marki informacyjnej. Może przerwę zrobimy. Teraz, no właśnie, chciałem zapytać. Za pół godziny zrobimy przerwę i zrobimy taką szybką kolację sobie i... Aha, no to świetnie. Aha, czyli no jak Państwo są w stanie wytrzymać. No, pół godziny tutaj jeszcze. Bo ja trochę daję przykłady. Jest odprężenie jakieś. Znaczy tutaj no, temat nie wiem, o której teraz skończymy. Nie, no ja zostaję, zostawiam trochę na jutro, podobnie na pojutrze. Tak, że oczywiście nic nie wykończę, tylko chcę te ogólne, ogólnie zarys podać. Z przykładami, bo bez przykładów to jest wszystko abstrakcja. Ale po przerwie to może tam na... Czyli w ogrodach. Czyli kontynuacji. Możemy wyjść na zewnątrz. I jest godzinka po jeszcze... No tak, tak, tak. Tam są, zdaje się, sporo miejsc siedzących. Później zachętnych po prostu. Dobrze, no ale słuchajcie. Bo jeszcze jadę dalej. Więc pierwsze to jest agentura informacyjna. To znaczy zbiera informacji, przekazuje. Zaraz schemat do tego zrobię. Państwo to już mają. Drugi rodzaj agentury to jest agentura inspiracyjna. Której zadaniem jest inspirowanie odpowiednich korzystnych dla nas, a niekorzystnych dla przeciwnika decyzji. Imperium Radzieckie. Najpierw się rozleciało Imperium Zewnętrzne, potem Wewnętrzne. Na dobrej drodze do rozpadu jest to co zostało z Rosji. A Unia też, oczywiście. Ale proszę mnie nie pytać, kto w kierownictwie Unii jest agenturą dywersyjno-decyzyjną. I z jego ramienia, bo ja jeszcze nie mam obliczeń porównanych, za mało wiem. A poza tym widzicie, za wysokie progi na moje nauki. Tak samo u ruskich nie badam, kto tam Putina wpuszcza maliny. A może on sam się wpuszcza. A jeśli chodzi o nasze kierownictwo? No nie, no naprawdę, no nasze kierownictwo to jest trywialny temat, proszę pana, no to co, nie odkryję tajemnicy, jak zacytuję pana Jarosława Kaleszczyńskiego, że Polska jest kondominium. On mówi wywiadów, ja to szerzej wyjmuję, to nie tylko wywiady, są w ogóle kanały wpływu szeroko rozumiane. W tym oprócz wywiadów propagandowe przede wszystkim. No i to jest podstawowa sprawa, proszę was. Nie no, to jest rzecz trywialna, oczywiście. To mnie interesowało od zawsze. A ci ludzie już teraz tak bezczelnie działają, że nie ma problemu. Ja w tej chwili jestem ciekaw, kto naprawdę zainspirował i kurczowo utrzymuje koncepcję euro, która jest decyzją idealną do rozwalenia całej Unii Europejskiej. No to ja jestem ciekaw. Nie to? I w dzień. Ale w Niemczech są różni ludzie. Niemcy nie są jednolite. Ale są zainteresowane. To być może. Do pewnego stopnia. W pewnym momencie.
Społeczeństwo. A to nie społeczeństwo decyzji. No tak, ale sterowanie przez kierownictwo niemieckie wbrew interesom społeczeństwa to jest przygotowywanie gruntu pod rewolucję. A Niemcy w odróżnieniu od Polaków, którzy nigdy nie zrobili rewolucji, nie wiem czy to się trzeba chwalić czy wstydzić, nie oceniam, to Niemcy zrobili jedną rewolucję. No, na przykład w 1918 na 19 zrobili krwawą, porządną rewolucję, która bardzo pomogła naszym powstańcom wielkopolskim, bo zdemoralizowała garnizony niemieckie na terenie Wielkopolski przecież. I to akurat nasi powstańcy wybrali optymalny moment i uderzyli. Ja mówię, Bróża Luksemburg i Liebknecht bardzo się zasłużyli dla Polski obiektywnie, a zwłaszcza dla powstania wielkopolskiego. I niemieccy nacjonaliści, nawet to lewe ich skrzydło, które wtedy rządziło. No, rozwaliło. Róża Luksemburg i Liebknecht zostali rozwaleni przez zbrojne ramię socjaldemokratów. Zainspirowane przez socjaldemokratów. Powiem, bo oni sobie wyobrażali. Pani Róża i pan, jak powiem, na imię, Karol Liebknecht, że rewolucja komunistyczna to jest dobre dla wszystkich. A nie rozumieli, że to jest towar eksportowy. Do Rosji wyeksportowano. A to nie jest na rynek wewnętrzny. A oni wierzyli w rewolucję. No. I podziałali tutaj obiektywnie w interesie Polski. Chociaż wątpię, żeby mieli takie intencje. Oni byli internacjonalistami w odmianie kosmopolitycznej. No ale ja mówię o obiektywnej stronie. I teraz oni zapłacili za to życie, za wiarę socjalizmu. No takie są realia. No jak ktoś zaproponował postawienie w Poznaniu pomnika tej dwójce, to wątpię, czy nasi rodacy by zrozumieli. Bo do tego się trzeba uczyć cybernetyki. No my byśmy mogli tutaj taki mały pomniczek na naszą dla tej dwójki postawić, ale nie wiem, czy lewacy by się z tego cieszyli. No wątpię, co do tego, ale ja obserwuję tych rzeczy. No i proszę Państwa, dalej można drugi podział, którego też w tej książce nie ma. Ja tam nie wszystko publikowałem. Nie tylko dlatego, że jeszcze Unii nie było, ale i z innych powodów. I drugi podział agentury. To jest pierwsza agentura świadoma. Która świadomie współpracuje i drugie agentura kapturowa. Agentura kapturowa, która jest w sposób ukryty inspirowana przy pomocy porad, ekspertyz, propagandy, etc. Inspirowana, nie zdając sobie sprawy z tego, przez kogo i w czyim interesie. I w czyim interesie. Problem jest bardzo poważny, dlatego że agentura kapturowa, no można tu napisać, agentura kapturowa, ponieważ ma subiektywne poczucie uczciwości, albo wręcz misji, a
albo wręcz misji? Nie ma tego rodzaju ograniczeń. Nie ma tego rodzaju ograniczeń, jakie może mieć, jakie ma po prostu, czy powinna mieć agentura świadoma. Agent świadomy się ciągle boi tej konspiracji. I pewnych rzeczy nie może robić. Nawet ten, kto go prowadzi, tam oficer prowadzący, czy jakiś inny, to też nie może pewnych rzeczy robić, bo jak zdekonspiruje, to spali agenta, już będzie to ptoka. Natomiast agent kapturowy nie ma żadnych ograniczeń, bo on jest subiektywnie uczciwy, nie wie, co czyni dosłownie i jak torpeda, albo się przekona. Ja muszę powiedzieć, że ten drugi rodzaj właśnie, czyli agenci kapturowi, są najgroźniejsi. To są ludzie, co uwierzyli w groźbę ocieplenia. Inni uwierzyli w groźbę przeludnienia. I będą robili wszystko, żeby do tego nie dopuścić. A ich się inspiruje. I oni są właśnie takimi typowymi agentami kapturowymi. No, powiedzmy, to Greenpeace sprawa jest o tyle skomplikowana, że Wierchuszka to spore dusze dostaje, więc to... Ale ci ideowcy z Greenpeace, tak. Ideowcy z Greenpeace. Proszę Państwa, no przecież w okresie PRL-u, nawet w tym okresie stalinowskim, było wielu ludzi, którzy wierzyli w ten socjalizm. Będzie się do tego mało przyznaje, ale byli tacy. No na przykład, nie wiem, czy pani Szymborska pisała te swoje wiersze, które się wypomina z przekonania, czy dla kariery. No nie wiem, bo to takie były przekonania, które ułatwiały karierę i tu trudno rozseparować. A czy oni to się głównią wywiad i właśnie wypunktowali, to ona mówi, że ona bardzo to przekonana, ona wtedy to wierzyła, dała się na to nabrać, ona wtedy to wierzyła. No. Uczciwie się przyznawała, no, może taki być. Może taki być, ale... No. Chociaż niekoniecznie. Bo jak już dostała tego Nobla, to już mogłem dać co chce. Za coś dostała tego Nobla. No, nie będę tutaj powiedzmy oceniał akurat tego indywidualnego przypadku. Mogła wierzyć w to, ja nie wykluczam tego. W każdym razie sytuacja jest taka, że może to najlepiej oddaje mało znane powiedzenie świętego Escrivé de Balaguer, założyciela Opus Dei. On powiedział, że bardzo niebezpieczny jest pracowity ignorant, który nie ma wiedzy, ale uwierzył w coś, no, na przykład no, w groźbę ocieplenia albo przeludnienia. I nie mając wiedzy rzetelnej o sprawie, kierując się inspiracją propagandową na przykład, albo jakimiś, powiedzmy, przekupionymi ekspertami, to po prostu będzie pracował z niezwykłą wytrwałością nad realizacją tych swoich ideałów. Jak jest leniwy taki ignorant, to jest mniej groźny, bo jemu się nie będzie chciało. No ja wam powiem, kochani, na nasze szczęście w naszej polityce nie brakuje leniwych ignorantów. I chwała im za to, nie będę nikogo wymieniał, bo by wyglądało, jak się, bym się podpisywał. Domyślcie się, kto. No taki specyficzny sposób podpisywania, ale mógłby to ktoś tak odebrać. To jest taka sprawa. I teraz, no jeszcze mam trochę czasu. Że w PRL-u tacy ludzie byli, to w mojej takiej pracy, którą wygłosiłem na międzynarodowej konferencji w Kielcach z okazji targu zbrojeniowych, ilu tam widziałem różnych, bo tam chyba wywiady regularne wojskowe się pozjeżdżały, ale w mundurach, no jakieś fajne. No i wszystkie najciekawsze w
informacje tam można było zobaczyć, z tym, że targi dotyczyły energetycznego uzbrojenia, a nasz Uniwersytet Jana Kochanowskiego zorganizował konferencję tam na tym terenie, która mówiła o informacyjnym terenie, informatycznym, bo to jest też technika, tylko informacyjnym. Referat mówił o zagrożeniach dla Unii Europejskiej wywołanych, jakby to powiedzieć, no, staroświeckim oprogramowaniem osobistych komputerów, czyli umysłów polityków, służb specjalnych, etc., 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 etc. I teraz taka sprawa, mianowicie pokazałem tam jako przykład pewien materiał źródłowy wydany przez IPN. W wydawnictwach IPN-u, słuchajcie, naprawdę wartościowe są tylko i w pełni wartościowe publikacja materiału źródłowych. To jest rzeczywiście ciekawe. A tam opublikowali referat, nie pamiętam którego z tych prominentów Ministerstwa Bezpieczeństwa, dla szefów wojewódzkich, to były lata 50. I on mówił o prowadzeniu agentów kapturowych. Już wtedy. Mówi, że jak na przykład jakiegoś wroga rozpatrujemy, osaczymy, to nie należy go bynajmniej aresztować, tylko jeżeli on sobie z tego nie zdaje sprawy, że jest przez nas cały czas obserwowany, to trzeba go zostawić w spokoju i obserwując go będziemy mogli rozpracowywać te struktury, w których on działa. To jest takie elementarne działanie, no i właśnie to jest agent kapturowy. Z tym, że to jest poziom, powiedziałbym, taki nisko policyjny. Wyższa szkoła to jest inspirowanie błędnych decyzji, a nie takie tam prymitywne szpiegowanie. Teraz, tu jest. Zamaluję. O! Jeszcze chwila czasu jest. Czas jest pod kontrolą, jak to się mówi. To jest ten. Znaczą ze sobą dwie organizacje. Organizacja A. Organizacja B, to namaluje to innym kolorem. Tu wy macie tylko wszystko czarne, a takie mam dwa kolory do dyspozycji. I organizacja druga. To jest organizacja B. A tu jest organizacja A. Więc jeżeli powiedzmy, kierownictwo organizacji A, namaluję to tak, jak na tamtym schemacie, to jest hier. Organizacja A chce prowadzić walkę z organizacją B, to musi mieć kanały informacyjnego dotarcia do B. Niezbędnym warunkiem dotarcia, niezbędnym warunkiem prowadzenia walki informacyjnej przez organizację A duże przeciwko organizacji B duże jest zbudowanie kanałów walki informacyjnej? Tak. Jest zbudowanie odpowiednich kanałów. Jeden do zbierania informacji. Wywiad. Na przykład wywiad. Ale to nie jest jedyny kanał.
a drugi do oddziaływania. Ale najpierw pierwszy musi być oczywiście ten do zbierania informacji. W ciemno oddziaływanie to będzie tak jak w kukuszku, no nawet jeszcze mniej, bo tam przynajmniej ktoś krzyczał kuku, kuku. Ten wiedział gdzie strzelać, jakby nikt nie krzyczał i ten by strzelał zupełnie w ciemno. Czyli kukuszka bez kukuszki. No i proszę was, pierwsza sprawa to zbudowanie kanału. No kanały oczywiście informacyjne. A więc tu muszą być elementy. Które? Zbierają informacje ze struktury B. No, w ogólnie jakościowej teorii informacji raczej mówimy ze struktury B niż o strukturze B. O strukturze B to jest tradycyjne podejście. I tutaj oczywiście one muszą zbierać informacje z tej struktury B. Zbierają. Można nawet, słuchajcie, rozbudować. Ktoś nie myślał, że to tylko z pewnych elementów to można odbudować. Jeszcze tu. I przełożyć to. Z całej struktury B. Ściąga. Te informacje oczywiście muszą być zebrane do kupy. Mówiąc popularnie. I przekazane do kierownictwa. I tu słuchajcie, bardzo ciekawa sprawa. Zarówno w Sojuzie, jak i w PRL-u toczyła się realna informacyjna walka o władzę między organami policyjnymi, nazwijmy to ogólnie, wliczając to analogiczne struktury wojskowe i cywilne, a partią miłoszką. I ta walka o władzę była jedną z głównych przyczyn zawalenia się tych dwóch. To ułatwiało inspirację. Więc na przykład MSW nie wszystkie informacje przekazywało do kierownictwa partyjnego. A kierownictwo partyjne nie ufało towarzyszom z resortu. Ewangeliczna sytuacja opisana. No jak może się ostać dom podzielony? I to było w Sojuzie i tutaj. Proszę was, no, zauważcie, że ja używam słownictwa precyzyjnego, to znaczy mówię, albo rosyjskich używam terminów, albo polskich. Natomiast jest barbarzyństwem językowym, które nie miało prawa przed wojną zaistnieć, używanie w jednym terminie słów polskich i rosyjskich. Na przykład Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich. Cztery słowa polskie, jedno rosyjskie. To jest barbarzyństwo. To jest ten poziom kultury językowej, co maila potrzebna do buczelni w Chicago, a moja kara stęduje na kornerze streeta. To jest ten poziom. Ale to robią profesorowie, doktorzy habilitowani, politycy. I to najważniejsze, co to zieją nienawiścią do Rosji. No to jak dziejecie, to usuńcie rusycyzmy z języka polskiego przede wszystkim. A po drugie, usuńcie metody ruskie
postradzieckie, poststalinowskie ze służb specjalnych, z nauki, a nie! Ci najbardziej zagorzali antykomuniści, antyrosyjscy to właśnie stosują te metody, jak robiono rozwalenia, później weryfikacje wojskowych służb informacyjnych, zastosowano klasyczne metody stalinowskie. No to jak tacy ludzie mają budować Polskę niepodległą, to ja dziękuję za takie. I na to nic nie pomogło, że żadna formalna dekomunizacja, czy lustracja. Po prostu trzeba ludzi nauczyć innych porządnych polskich metod. To, co my tu robimy. A później to będzie można dopiero mówić. Metody trzeba zmienić. Cyry to cyry. Najważniejsze metody. Proszę Państwa, teraz druga sprawa. Na podstawie tych informacji kierownictwo podejmuje decyzję i przekazuje informacje do drugiego kanału, który oddziaływuje na strukturę przeciwnika. I ten kanał z kolei tu idzie, może właśnie innym kolorem. Tak. Powiedzmy tutaj. Tu nie będzie. I tu idą oddziaływania. O, mamy. Ten kanał i tu idą oddziaływania na strukturę przeciwnika. Nazwijmy to kanał ten górny, zielony. To jest tak. Przede wszystkim wywiad. Rozumiem klasyczne, ale dzisiaj to troszeczkę nie wystarcza. Po drugie, media, korespondenci mediów. Niezbędne w sztuce łączenie funkcji wywiadu i korespondenta mediów, bo to podrywa zaufanie, ale robi się to często. Gdzie są matki i tak dalej. Proszę Was, to jest drugie. Wszyscy obywatele wyjeżdżający za granicę, wszyscy mogą być. Słuchajcie, podobno są takie co najmniej dwa państwa, które mają najlepszy wywiad na świecie. Nie będę ich wymieniał, bo by wyglądało na to, że jakieś prowadzę przeciwko nim kontrwywiadowcze działania. Oni są przeczuleni, ale w każdym razie tam jest taka zasada, że oni prawie nie mają wywiadu w tym rozumieniu tradycyjnym. Takie zwierzę istnieje w bardzo niewielkim zakresie. Każdy obywatel, który jedzie za granicę, zbiera informacje ze swego zakresu, na których się zna. No, naukowiec jedzie i zbiera ze swojej dziedziny. Jedzie, powiedzmy, kolejarz, to zbiera o kolejnictwie i tak dalej. I nie przekazuje ich żadnym oficerom prowadzącym, które o tych sprawach mogą mieć bardzo mętne pojęcie i marnować te informacje, tylko przekazuje kolegom, fachowcom, a oni najlepiej to wykorzystają. I to jest taki wywiad, którego właściwie niby formalnie nie ma. On jest najlepszy. No domyślcie się, jakie dwa państwa mam na myśli, a to jest zadanie domowe.
na wakacje, tak. Jakieś inne. Izrael i Kościół. To jest zadanie. Proszę zanalizować i mi dać dowody. A nie, to nie jest zgadywanka. My się nie bawimy w informacyjną kukuszku. U nas nauka to są tylko twierdzenia i dowody i nie ma żadnych autorytetów w nauce. Ja zawsze podkreślam. Broń Boże, żeby ktoś mnie uznawał za autorytet. Ja jestem tylko osobowym źródłem informacji i wy sami musicie sprawdzać informacje, które ja daję. I to jest ćwiczenie. Zasada nie wierzyć w to, co ja mówię. Bo mam takiego jednego seminarzystę, który chce mi zrobić przyjemność i podkreśla ostentacyjnie. Ja nie wierzę w nic, co pan docent mówi, a dalej, że sprawdza i to się niestety potwierdza. Ale tego tu nie ma, więc ja nic nie mówię. No w każdym razie namawiam was do analizowania. No, jak ja wam coś powiem, to będziecie mówili o dowody. No, są twierdzenia i dowody. Tam, gdzie się zaczynają autorytety, kończy się nauczycielstwo. Zaczyna się no, filozofia, propaganda, wychowanie. Wychowanie, autorytety są konieczne, ale to jest inna sprawa. Nauka się zajmuje rozpoznaniem przede wszystkim. No wy już tu wszyscy państwo jesteście duże dzieci i ja was nie muszę wychowywać. Chociaż no jesteście w wieku moich dzieci, się czuć z wychowawstwa. Nie, ja jestem tylko osobowym źródłem informacji. Zresztą do moich dzieci też starałem się w ten sposób podchodzić, chociaż trochę musiałem funkcję wychowawcy spełniać z konieczności, ale bardzo niechętnie. Tylko przykład i informacja. To jest ideał. Ale nikogo nie przekonuję do tego, każdy niech sobie tam prowadzi, jak chce. Ja tylko dostarczam informacje. Zauważcie, że ja nie oceniam niczego od strony. Dobry, zły, słowocz, mierzawiec. Takich ocen u mnie nie ma. Najwyżej profesjonalny, nieprofesjonalny. A to jest inna sprawa. Więc słuchajcie, jak działają profesjonalne wywiady? Są oficerowie prowadzący, którzy terapują agentów różnymi metodami, cały arsenał. Od tych agentów biorą informacje, utajniają do szafy, tajne, ściśle tajne, przed przeczytaniem spalić. Część udostępnią kierownictwu, część nie. No, na przykład nie dostępną takiej, nie udostępnią informacji, które mogły spalić agenta. Awantury były w kierownictwie partyjnym w czasach PRL-u. Ja, towarzysz sekretarz chciał, no to w czasach tych rozruchów marcowych i sekretarz Komitetu Stołecznego żąda jakichś tam informacji od towarzyszy z resortu MSW. A to oficer mu odpowiada, tych informacji towarzyszowi nie udostępnię, bo to mogłoby doprowadzić do spalenia agenta, który nadal pracuje w grupie. No ten się wściekł, a to znaczy sekretarz się wściekł, no jak nie macie do mnie zaufania, to nie mamy o czym rozmawiać, ale moim zdaniem sekretarz się zachował nieprofesjonalnie. No, oficer profesjonalnie. I teraz proszę was, to wszystko idzie, przecedzone. Kierownictwo się na tym albo zna, albo nie zna, częściej się nie zna. Jeżeli nie z reguły się nie zna. Przekazuje tam, a tu agentura dywersyjna znowu przekaże swoim agentom i z tego wyjdzie jakieś coś, albo nie wyjdzie, albo pokraczne coś. Wyjdzie takie biurodziwe dzieciszcze. Wiecie, kto pisał. Kiedy takie było wtedy zasłowiwanie. No i proszę państwa, i to tak to idzie. Natomiast w sytuacji, kiedy formalnie wywiadu nie, no jakieś tam małe elementy, to każdy zbiera i czy je ujawni, czy je nie ujawni, to sam decyduje. On jest sam swoim agentem. Dalej proszę was, przekazuje to kolegom, fachowcom, którzy wiedzą, jak to wykorzystać. A po co to oficerowi centrali wywiadu, jak on się nie znał na przykład? No bo ja wiem, no weźmy rakietę, ładny temat, super, tu kolega nawet tam w rakietach coś robił. No to przyjechał szpieg, wykradł materiały o najnowszych rakietach, zawiódł do centrali, a centrala do szafy, tajne.
przez poufne przed przeczytaniem spalić, bo bym inaczej by mogli zdradzić agenta. No i pożytku z tego nie ma. Albo druga metoda, słuchajcie, wprowadzanie na psią krzywą pościgu. No kochani, to jest metoda koncertowa. To jest krzywa pościgu. Niektórzy to uznają, niektórzy nie. No, no w cybernetyce tej wojskowej przede wszystkim. Tu jest obiekt A. Ścigany, czyli kraj wyżej zaawansowany. Tu jest obiekt B. Niedorozwinięty, nazwijmy to ogólnie. No i jak ten obiekt B ma ten kanał zbierania informacji, wykradł najnowsze informacje. No. Słyszeliście o takich przypadkach, wykradł. No i wobec tego zaczynają tu wdrażać. No ale jak B się znajdzie tu, przyciągną, powiedzmy, że wykorzystają, ale to jest jakaś bezładność systemu. Zanim to wprowadzą, zanim przeszkolą ludzi, no to już A będzie gdzie indziej. I to również jest metoda, którą załatwiono Sojuz, którą się koncertowo załatwia matuszkę Rasieje. Na to są dowody, ale mam podejrzenia i to już nie będzie tylko hipoteza, co jak to u nas się mówi, to nie jest informacja, to jest tylko komunikat. A informacja w logice aksjomatycznej informacyjnej to jest relacja między komunikatami. Przypominam tym, co już to przerabiali, a informuję tych, co nie przerabiali. No to kochani, tak, to jest tylko komunikat, nawet nie informacja. Mam podejrzenie, że tą metodą jest też Unia załatwiana. A przez kogo to proszę sobie rozpracować, ale z dowodami, bo bez dowodów to ja nie chcę. Ja w kukuszku nie gram. Ani ruletkę rosyjską. No to słuchajcie, a jakie jest inne wyjście? A jest tylko jedno wyjście. Mieć dobry aparat analityczny, fachowy, niekoniecznie w centrali wymiaru, a nawet lepiej nie tam. Żeby przewidzieć, gdzie ten A się znajdzie w odpowiednim momencie i celować na skróty. Czyli przeskoczyć pewne etapy. I tak mi się jakoś wydaje, że tą drogę na skróty wybrały Chiny Ludowe. Chińska Republika Ludowa. A najpierw Japonia, tak, to, na to jest dość dowodu. Chiny po prostu brały różne rzeczy, ale je opracowywały coraz bardziej. Unowocześniały. I wysyłały za granicę. No pewien etap rozwoju na przykład techniki wojskowej przeskoczyli Chińczycy. To był etap rozbudowy lotnictwa bombowego. Oni od razu poszli w rakiety. Podczas gdy jeszcze Ruscy rozbudowywali lotnictwo bombowe, lotczyki, wiadomo, prestiż wysoki, a potem poszli też w rakiety jak najbardziej, ale równolegle. No to już rozdzielili siły i środki na dwa kanały. Chińczycy poszli, postawili od razu na rakiety, samoloty też, ale dodatkowo już nie jako równorzędne, no ale kochani, no co za prestiż historyczny lotczyków, a w Polsce tak samo, to jakiś artylerzystów rakietowych, ciężkie, takie niezgrabne, te cygara, a tu kolejna powietrzna. Więc proszę Was, to jest to. Druga sprawa to jest, słuchajcie, tuśmy omówili na tym schemacie, a to jest dodatek. No dobrze, a jakie są inne kanały? Wszystkie. Nauka, prasa, turystyka. No każdy człowiek, który się czuje patriotą danej struktury, czy to będzie państwo narodowe, czy Unia,
Tylko Unia to nie wiadomo, gdzie to przekazywać. Jak się jakieś informacje takie zrobią do drugą lata, no to dopiero obiecuję. Jeszcze jest metoda. To już do śmietnika lepiej wyrzucić. Amerykańska metoda, która zadziałała na Europę i najmądrzejszych. No tak, bo oni poszli na skróty. No tak, to kupili wszystkich w Europie najmądrzejszych naukowców. Oczywiście, oczywiście. Tak, wszystkich podkupywali. Którzy się dali, no bo niektórzy się nie dali. Ale to przecież tak. Słuchajcie, no tak, tak, no, znam temat całkiem dobrze. Dobrze, byśmy tym proszę was, dalej będziemy sobie omawiać i po... bardziej szczegółowo te oddziaływania. No właściwie to, żeśmy tu rozpracowali, to jest oddziaływanie na kierownicę, tak? Ewentualnie na ten aparat przekazujący informacje od kierownictwa do wykonawców, co najwyżej. A będziemy mówili o oddziaływaniu na wykonawców, na społeczeństwo i na otoczenie. I w tej chwili mam hipotezę, w tradycyjnym języku, komunikat, czyli nawet nie informacje. Żeby się ktoś nie powoływał, że ja tu informację taką przekazałem, tylko komunikat. A to w naszym języku każdy wie, a na zewnątrz jak tak pomówicie, to nikt nie rozumie, albo źle rozumie. Na tym polega nasz kod. Więc przyszedł ktoś, kto powiedzmy słuchałbym wykładu dla zaawansowanych bez dodatkowych wyjaśnień, to by źle zrozumiał. No, bo w tradycyjnym języku właśnie komunikaty służą do przekazu informacji, u nas nie. U nas informacje to są relacje między komunikatami. Czyli musimy mieć co najmniej dwa komunikaty, żeby mieć informację. Jeden komunikat to jest zero informacji. I to wymusza sprawdzanie. W tradycyjnej logice tego nie ma. Tylko zdanie jest albo prawdziwe, albo nieprawdziwe. I dalej jest automat, jak się przyjmie. Że prawdziwy jest SAP, to wtedy jest SCP i tak dalej, patataj, patataj. Ale jak sprawdzić to SAP? To już logika tradycyjna nie mówi. No my się tym właśnie zajmujemy. Ale to nie będę, no otóż nie dziś, nie jutro, nie pojutrze. Tu tylko robię taką stawkę, więc komunikat mój jest taki, że w tej chwili Unia Europejska jako struktura taka podlega atakowi na wszystkie elementy tej swojej struktury. A przez kogo to się zastanawiajcie? Ja tu nic nie będę podpowiadał. To jest zadanie domowe na wakacje. Nie obowiązkowe, ktoś chce tutaj rozwiązanie, to nie. Tylko proszę mi nie zgadywać i na mój komunikat nie odpowiadać też tylko jednym komunikatem, że tam ci albo ci. Bo ja poproszę o dowody w postaci innych komunikatów i relacji między nimi, czyli informacji. I tylko takie dowody przyjmuję do wiadomości. No dobrze. Dobrze, to dziękuję. Ja na trochę 10 minut przeciągam, ale dopiero dziękujemy.